Cześć wszystkim, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo niezwykły, bo po raz kolejny zaprosiłam do audycji gościa. Jest tym gościem, a właściwie gościnią Ania Boberska, z którą będę miała dzisiaj przyjemność porozmawiać o takiej bardzo trudnej w sumie sytuacji, jaką jest choroba, i to ciężka choroba, bo białaczka. Cześć Aniu. Cześć, witam wszystkich. Od razu powiem, że ta historia ma happy end, prawda? Oczywiście, że tak. Tak. Ania właśnie jest pacjentką, która przeszła leczenie, miała przeszczepiony szpik i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda takie leczenie, jak w ogóle czuje się osoba. Wiem, że to jest takie, w sumie trochę może nawet brzmieć jako głupie pytanie, ale co przeżywa osoba, która dowiaduje się o takiej chorobie i jak potem właśnie przebiega leczenie i jakie towarzyszą temu emocje. Także bardzo Was serdecznie zapraszam na ten odcinek. On też jest publikowany dzisiaj z tego względu, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Dokładnie. To jest bardzo ważny dzień. Dobrze. Aniu, powiedz może słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz, coś o sobie, tak żebyśmy mogli poznać Twoją historię. To może zacznę od początku. Urodziłam się w Szczecinie, obecnie mam 33 lata. Skończyłam studia, pracowałam w biurze. Później wpadłam na super pomysł, żeby wyjechać do Londynu, podszkolić język angielski. W tym Londynie spędziliśmy 2 lata z rodziną. Postanowiliśmy jednak, że wracamy do Polski, że wracamy do znajomych, do rodziny i do swojego miejsca. No i tak naprawdę tutaj czekała nas właśnie ta niespodzianka związana z moją chorobą. Bardzo krótko. Ile miałaś lat wtedy? To było dokładnie 3 lata temu, prawie 4, jeżeli chodzi o lata, to było dokładnie w 2016 roku. I tak naprawdę wróciliśmy, no i nie spodziewaliśmy się, że tutaj czeka nas taka, można powiedzieć, niespodzianka. A jakie miałaś pierwsze sygnały, że coś jest z tobą nie tak od organizmu? No przede wszystkim to, że nie miałam siły tak dużo jak wcześniej, ponieważ ćwiczyłam codziennie, robiłam treningi i w pewnym momencie tak jakby brakowało mi tych sił. To był taki pierwszy objaw, który mnie gdzieś tam zaniepokoił. Następnie pojawiły się siniaki, które no ja też sobie na początku, że tak powiem, wiązałam trochę z przeprowadzką, ale z drugiej strony one, te siniaki robiły się w takich miejscach, że nie do końca z tą przeprowadzką można było je powiązać. Więc udałam się do lekarza po prostu. I to był taki zwykły lekarz rodzinny, taki pierwszego kontaktu? Tak, to był lekarz pierwszego kontaktu, moja pani doktor, która, że tak powiem, zajmowała się nami bardzo długo. Od narodzin mojej córki przepisaliśmy się właśnie do pani doktor wszyscy. Pamiętam też, że nie było chyba terminu, więc postanowiłam, mówię, okej, to pójdę zrobić te wyniki, rzeczywiście tak dawno nie robiłam i od razu na tą wizytę udam się z tymi wynikami. No i tak też było. No wyniki nie były dobre, były bardzo niepokojące. Na tyle niepokojące, że już pani w laboratorium nawet nie wierzyła, że rzeczywiście takie wyniki może mieć osoba, która przyszła o własnych siłach. I pierwsze właśnie pytanie było, czy leczy się na jakąś chorobę hematologiczną. Dla mnie to w ogóle był, że tak powiem, szok, bo choroba hematologiczna, tak na dobrą sprawę nawet nie wiedziałam za bardzo, co to jest. I mówię, że nie, bo ogólnie na nic nie choruję. Pani z laboratorium powtórzyła te wyniki jeszcze raz, poprosiła mnie, żebym zaczekała chwilę, tam 20-30 minut, że ona je powtórzy. No powtórzyła, niestety okazały się takie same po prostu. I odesłała mnie pilnie do lekarza. Ja oczywiście i tak do tego lekarza właśnie się kierowałam.
Poszłam do pani doktor, no pani doktor ogólnie można powiedzieć, chyba nie bardzo wiedziała, z czym można to powiązać. No niestety w moim przypadku ta diagnostyka nie poszła w tym kierunku, w którym miała iść. I to że tak, znaczy? No, pani doktor zdiagnozowała u mnie w skrócie niedokrwistość z niedoboru żelaza. Czyli taką, powiedzmy, silną anemię, tak? Coś w tym stylu? Dokładnie, dokładnie tak. Powiedziała, że to jest anemia. Otrzymałam leki na 3 miesiące. Po tych 3 miesiącach miała być kontrol po prostu, czy te wyniki się poprawiły, czy też nie. Ja po 12 dniach zażywania tych leków po prostu poczułam się bardzo słabo. Na tyle, że poprosiłam kuzynkę, żeby mnie zawiozła do lekarza. Że była to sobota, więc pojechaliśmy do przychodni dyżurnej. No i trafiłam tam do pana doktora, zresztą bardzo młodego. I tak mówię, a pewnie te tabletki mi szkodzą, więc wszystko powiedziałam panu doktorowi, że właśnie dostałam te tabletki, że mam wrażenie, że mi szkodzą, bo przedłuża mi się miesiączka, czuję się bardzo słabo. No i tam jak pan doktor tak naprawdę zobaczył te wyniki, to można powiedzieć już wiedział, co mi jest. Zrobił po prostu na szybko, po prostu powtórzył te wyniki, żeby mieć pewność, że tamte rzeczywiście są wiarygodne. No i odesłał mnie do szpitala, gdy go zapytałam, co podejrzewa, bo ja sobie pomyślałam, że po prostu ta anemia mi się pogłębiła. Że Czyli te ty w ogóle tabletki... jakby nie myślałaś o tym, że to może być białaczka, byłaś nieświadoma tego, tak? Zupełnie nieświadoma. Pan doktor też mi od razu nie powiedział, dopiero jak już wypisał mi to skierowanie i powiedział, że mam jechać prosto do szpitala, powiedziałam, że cofnę się do domu chociaż po rzeczy. Powiedział, że nie, że rodzina mi dowiezie te rzeczy, mam jechać prosto, że nie będzie wzywał pogotowia, bo to za długo potrwa, a w moim przypadku liczą się minuty. Tak powiedział Co dosłownie. Ty mówisz? Tak, więc wyszłam od tego lekarza, mówię kuzynce, że mam jechać prosto do szpitala. Oczywiście tak i właśnie pan doktor powiedział, że on podejrzewa najgorsze. Ja mówię, to znaczy, no, że nawet białaczka. Więc, że tak powiem, trochę mnie to ścięło z nóg, ale pomyślałam sobie, że młody może się nie zna, albo chciał mnie po prostu przestraszyć, żebym naprawdę pojechała prosto do tego szpitala. I kuzynki mąż jeszcze do mnie mówi, co ty, białaczka, nie bierze się tak znikąd, jak tutaj miałaś anemię, nagle białaczka, chciał cię na pewno przestraszyć, nie martw się, bo ja od razu oczywiście łzy w oczach, że jak białaczka. No nic dziwnego. I mówi, nie martw się, pojedziesz, na pewno tylko zrobię ci wyniki i dostaniesz inne leki. No niestety pojechałam do tego szpitala i już tam zostałam. I to był jakiś szpital onkologiczny, czy... To był szpital w Szczecinie, dokładnie to jest oddział hematologii. Hematologii, okej. Hematologii, tak. I wiadomo, na takich oddziałach hematologii również jest stosowana chemioterapia, czyli można powiedzieć, że pracują tam lekarze hemato-onkolodzy. Więc to jest tak, dokładnie. Czyli trafiłaś do szpitala, zostałaś przyjęta na oddział. Ile tam czasu spędziłaś w tym szpitalu? No, to był najtrudniejszy czas, bo jak się dowiedziałam, że zostanę na około miesiąc. Jeszcze pamiętam, ja trafiłam właśnie w sobotę wieczorem, więc tak naprawdę to wszystko zaczęło się u mnie z tą całą diagnostyką od poniedziałku, już tak na ostro. I na początku przywieźli mi tam jakieś rzeczy i pamiętam, jak pani pielęgniarka przyszła i mówi, no ale pani to będzie musiała się tutaj zadomowić. Ja tak myślałam, że zadomowić, no to okej, 3, 4, 5 dni. Jak mi powiedziały, że miesiąc, to był dla mnie szok. Mówię, nie, to niemożliwe. Mówię, gdzie w ogóle w zamknięciu, ale tak naprawdę sama tego wizja, że będę miesiąc w szpitalu była dla mnie przerażająca. Nie tak bardzo, jak później to, że się okazało, że ja będę w tym szpitalu, w tym pokoju, w tej swojej sali tak naprawdę odizolowana.
Aha, bo ty byłaś w izolatce potem, tak? Tak, to były izolatki. My byliśmy w tych pokojach, tam są sale. Ja mówię pokój, bo w sumie już później się tam zadomowiłam jak w domu. Sale były dwuosobowe. Ja w większości czasu byłam sama ze względu na to, że nie można było do mnie, że tak powiem, dołożyć osoby, która weszła z zewnątrz, bo nigdy nie było wiadomo, jakie ona mogła bakterie przynieść, a wiadomo, Może że od moja razu, odporność była obniżona. właśnie, bo też możemy o tym chwilkę porozmawiać, że białaczka przez to, że atakuje no, białe krwinki, tak? Dobrze rozumiem. Tak, dokładnie. Tak zwane leukocyty, białe Leukocyty, krwinki. tak, które są naszym systemem odporności, prawda? Odpowiadają Dokładnie. głównie za naszą odporność, więc przeprowadzanie kogoś z zewnątrz wiązałoby się z tym, że mogłabyś przeżyć bardzo ciężką chorobę, nawet taką, która, no, nie wiem, przeziębienie okazuje się śmiertelnym zagrożeniem dla osoby z Dokładnie, białaczką, prawda? dokładnie tak. I no, wiem, że osoby, które, że tak powiem, leczyły się ze mną w tym samym czasie, niejednokrotnie trafiały na OIOM i bardzo ciężko przechodziły właśnie tego typu jakieś zwykłe, błahe przeziębienia. Aniu, powiedz mi na chwilkę, czy powiedz mi taką rzecz. Trafiasz do szpitala, masz córkę, dowiadujesz się, że masz białaczkę, że teraz najbliższe tygodnie, być może miesiące będziesz spędzać w szpitalu. Co wtedy człowiek czuje i o czym myśli? Najtrudniejsze było dla mnie, jak wyszłam właśnie z tego gabinetu, jak zeszła do mnie ta pani hematolog na tą izbę przyjęć, żeby mnie zbadać, i powiedziała, że zostaje właśnie na oddziale, że białaczka, że ostra białaczka. Ja musiałam wyjść, bo moja córka była z nami w tym szpitalu i musiałam jej to powiedzieć, i po prostu to było najtrudniejsze, bo chciało mi się strasznie płakać, miałam łzy w oczach i musiałam za wszelką cenę, wiedziałam, że nie mogę się po prostu rozkleić przy niej, żeby nie przestraszyć jej w tym wszystkim, bo dla niej to już było bardzo stresujące, że w ogóle od tego lekarza pojechaliśmy prosto do tego szpitala. Więc to są takie chwile, chyba pamiętam. Takie dla mnie naprawdę jedne z najtrudniejszych, to, żeby jej powiedzieć, że ja muszę zostać w tym szpitalu i jeszcze ją zapewnić, żeby się nie martwiła, że na pewno wszystko będzie dobrze i że zostaje tylko na badaniach, chociaż wiedziałam już, jaka choroba tak naprawdę mnie dopadła. Czyli mówisz córce, że wszystko będzie dobrze, podczas gdy sama nie wiesz tego, czy tak będzie. Dokładnie. Trudno mi sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację, bo jaki to jest ciężar, kiedy budzisz się rano i jeszcze przez te pierwsze takie sekundy po przebudzeniu zapominasz o tym, jakie masz problemy i tak dalej, i potem nagle spada na ciebie ten ciężar tego, że jesteś w takiej sytuacji, a nie innej. Powiedz mi, jak wyglądało początkowo leczenie? Jak ty spędzałaś te pierwsze dni w szpitalu? Pierwsze dni w szpitalu zaczęły się oczywiście od bardzo dużej ilości badań, pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, bo to jest najważniejsze badanie, na podstawie którego można stwierdzić, jaki to jest rodzaj białaczki, jaki typ. Więc, no, że tak powiem, na sam start w poniedziałek właśnie było to pobranie szpiku. Później oczekiwanie na pilne wyniki tych badań, bo wiadomo, że one musiały być zrobione, że tak powiem, natychmiast, bo w przypadku właśnie takich chorób jak białaczki i różne inne hematologiczne liczy się po prostu czas. Tam nie można czekać tydzień czy dwa na wynik badania. On jest po prostu robiony od razu. I od razu była decyzja o chemioterapii. Od razu. I tą chemioterapię zaczęłaś, powiedzmy, jeszcze w tym samym tygodniu, w którym trafiłaś do szpitala, tak na dobrą sprawę, tak? Tą chemioterapię zaczęłam od razu dnia następnego, o ile się nie mylę. Jak tylko Czyli we przyszedł wtorek. wynik, dokładnie, jak tylko przyszedł wynik, od razu było wiadomo, jaka chemioterapia, bo to też się oczywiście dobiera do choroby, do typu tej choroby. Chemioterapia została zamówiona i, że tak powiem, czekała tylko i wyłącznie na moją decyzję, czy ja się na nią zgadzam.
I rozumiem, że się zgodziłaś od razu, czy miałaś wątpliwości? Miałam duże wątpliwości. Dużo osób chciało, żebym przede wszystkim skonsultowała to jeszcze z innymi lekarzami z zagranicy. Czy aby na pewno, czy nie ma innych możliwości, ale ostatecznie tego samego dnia podjęłam decyzję, że poddaję się temu leczeniu z tego względu, że lekarze powiedzieli, że no nie ma innej możliwości. A tym Czy bardziej lekarze... gdzieś tam transportu w ogóle do innego szpitala. Ojej. Czyli to był taki stan naprawdę, że właściwie wystarczył jeden nieodpowiedzialny ruch i mogło się to skończyć tragicznie dla ciebie. Dokładnie. Tak naprawdę jak już później przeanalizowałam to wszystko od samego początku, te moje pierwsze wyniki, to ten mój stan był... bardzo poważne od samego początku, także ja przez te 12 dni przechodziłam sobie zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że w każdym momencie mogę tak naprawdę umrzeć. Mój Boże. No to było takie właśnie najtrudniejsze chyba, że nie miałam nawet czasu, żeby tak naprawdę podejmować decyzję. Musiałam się zgodzić na to, co zostało mi zaoferowane. Po prostu. Powiedz, czy lekarze mówili ci o tym, jak bardzo poważny jest twój stan? Ja wiem, że oni to sugerowali, że na przykład no, nie możesz nawet jechać karetką, bo zamówienie karetki będzie zbyt długo trwało, więc mogłaś odebrać taki sygnał, że jest poważnie, ale czy lekarze dawali ci takie... Często ludzie pytają... właśnie jak ktoś dowiaduje się o chorobie bliskiej osoby, jakie są rokowania? Czy lekarze określili te, jakie są twoje szanse na wyzdrowienie? Moje szanse na wyzdrowienie określa się przede wszystkim, jeżeli chodzi o te choroby, między innymi o różne inne czynniki, takie genetyczne, które przekładają się na rokowanie. Wiadomo, że na te wyniki trzeba było poczekać już znacznie dłużej niż na wynik szpiku i tak naprawdę dopiero pod sam koniec tego, że tak powiem, można powiedzieć pierwszego etapu leczenia, czyli tej pierwszej chemioterapii, pod koniec tych 28 dni dopiero te wyniki przyszły i te wyniki na szczęście były dla mnie korzystne, więc one, że tak powiem, przemawiały na moją korzyść, że mam korzystne czynniki rokownicze. Czyli, super, że jest duża szansa, bardzo duża szansa, że wyzdrowieję z tej choroby przez samą chemioterapię. Ewentualnie może gdzieś tam wspomagająco trzeba będzie zrobić przeszczepienie szpiku autoprzeszczepu tak zwanego, czyli z moich własnych komórek, które wcześniej zostają oczyszczone. Więc nie tak od razu było wiadomo, że ten przeszczep szpiku kostnego oddawcy niespokrewnionego będzie konieczny. Okej, a powiedz, to jeszcze się cofnijmy na chwilkę do tej pierwszej chemii. Jest wtorek, dostajesz pierwszy wlew chemii. Jak to wygląda? Jak się człowiek czuje wtedy? Co przeżywa, co myśli? Jak spędza czas wtedy, kiedy ta chemia jest podawana? Przede wszystkim człowiek jest bardzo nafaszerowany lekami. Bardzo pobudzony, przynajmniej ja tak miałam, że byłam bardzo pobudzona. Pamiętam, że z tych 28 dni przespałam jedną noc, 2 godziny. A co ty mówisz? W ogóle miałaś... Tak. Tak tyle energii, tak? Dokładnie. To leki po prostu tak działały, więc bardzo ciężko było, że tak powiem, w ogóle zasnąć. I pamiętam, że już, że też w ogóle jak dostałam tą chemioterapię, to ta chemioterapia odbywała się tak, że ja miałam przez 7 dni cały czas podłączoną tą chemioterapię. 7 albo 5, wydaje mi się, że 7. Więc cały czas byłam podłączona do tej pompy, ta pompa dozowała tą chemioterapię. Bo ja myślałam, mój tata chorował na raka i pamiętam, że jak on właśnie chodził na chemię, to miał podawano ją, wiesz, kładł się na takim fotelu i po prostu taką, powiedzmy, kroplówkę przyjmował przez 2 godziny, a potem szedł do domu, czyli tutaj Nie. miałaś inaczej. Ja miałam, że tak powiem, ciągły wlew, więc to trwało chyba z tego co pamiętam 7 dni bez przerwy. Zostawałam odłączona tylko na pół godziny
po tym, jak się skończyła ta jedna dawka, żeby się wiadomo, wykąpać, przebrać i na nowo podłączenie. Czy ta chemia, mówisz, że jesteś, że byłaś bardzo pobudzona, co jest w ogóle dla mnie taką, no, nie powiem, że nowością, ale nie spotkałam się nigdy z czymś takim, bo wydawało mi się, że właśnie osoby, które przyjmują albo są w trakcie chemioterapii, są wręcz właśnie osłabione, takie bez sił. Czy ty się też tak czułaś? Czy to pobudzenie szło też jakby ze zmęczeniem, bo to się czasami nie wyklucza, że można na przykład nie spać, ale czuć się bardzo zmęczonym. Jak to u ciebie wyglądało? Jak to twoje samopoczucie wtedy Byłam bardzo było? zmęczona, a jednocześnie pobudzona. Właśnie jedno wykluczało drugie, że tak powiem trochę, ale rzeczywiście tak to wyglądało z boku. No, oczywiście dopadły mnie te, można powiedzieć, ciemne strony tego leczenia. Mimo tego pobudzenia odleżałam swoje też w łóżku, ponieważ wiadomo, wszystkie wnętrzności zaczynają szwankować, więc tutaj dolegliwości bólowe miałam też bardzo duże. No i nie mogłam podnieść się też z tego łóżka przez kilka dni. Wtedy wiadomo, jest człowiek zdany już na pomoc pielęgniarek i personelu szpitalnego, ale ten wykazał się tutaj naprawdę z ogromnym sercem i, że tak powiem, troską, więc może gdzieś tak nie utkwiło to w mojej pamięci jako takie doświadczenie bardzo złe. Przeżyłam to. Wyszłam po tym pierwszym miesiącu. Najbardziej bałam się oczywiście śmierci, bo jednak no nie ma co ukrywać. Każdy lekarz w takiej sytuacji nastawia pacjenta i rodzinę na to, że trzeba brać pod uwagę również to najgorsze, że najzwyczajniej w świecie można tej chemioterapii nie przeżyć. Straszne. 28 dni byłaś w szpitalu, dobrze rozumiem, miałaś Tak. chemię i potem po tej chemii wyszłaś do domu. Tak, na około tygodnia, z tego co pamiętam. W międzyczasie musiałam pojechać ze Szczecina do Gliwic na konsultację, właśnie tą do przeszczepu, żeby już tą konsultację, że tak powiem, mieć za sobą, Ale do żeby. tego własnego przeszczepu, do tego jakby autoprzeszczepu, tak? Ogólnie to właśnie w klinice w Gliwicach miała być podjęta decyzja, jaki to będzie przeszczep. Tam ostateczna decyzja nie została podjęta, ponieważ no, wszyscy mieli chyba raczej nadzieję, że jednak ta chemioterapia u mnie zadziała. Oczywiście zostało wystawione zaświadczenie, że w przypadku konieczności, w zależności od przebiegu leczenia, będzie to autoprzeszczep lub przeszczep oddawcy niespokrewnionego, tak żebym ewentualnie nie musiała drugi raz jeździć i znowu przechodzić tej konsultacji, dajmy na to, do tego przeszczepu oddawcy. I kiedy się dowiedziałaś, że ta chemia sama nie zadziałała? Jak to wyglądało, kiedy się dowiedziałaś, że potrzebny jest ten przeszczep, a potem właśnie, że przeszczep oddawcy niespokrewnionego? Dowiedziałam się o tym w grudniu, że będzie potrzebny ten przeszczep. Tak naprawdę nie było to od razu też powiedziane tak, że na pewno ten przeszczep jest konieczny, tylko że ta chemioterapia nie działa tak, jak powinna zadziałać. Czyli ona nie była w stanie, że tak powiem, wybić tych wszystkich złych komórek. I po każdej kolejnej dawce, bo ja wracałam po tym, wiadomo, tygodniu, 10 dniach z powrotem na kolejną taką chemioterapię 28-dniową i takich łącznie przeszłam 3, mimo tego, że jej przyjmowałam, ten poziom komórek nowotworowych cały czas wzrastał. Ojej. I jest takie kryterium, które lekarze hematolodzy uważają za taką granicę, to jest 5% tych komórek. I do tych 5% uważa się, że pacjent jest w remisji. W remisji to znaczy, że można powiedzieć, że choroba jest opanowana, natomiast nie, że pacjent jest zdrowy. I u mnie, ja w tej remisji właśnie utrzymywałam się do grudnia. No i w grudniu była podjęta decyzja, że co robimy? Czy testujemy dalej tą chemioterapię, że być może kolejna dawka jednak nam nie zadziała,
czy zmieniamy chemioterapię znowu na bardzo jakąś ostrą, taką silną. Jak to jedna z pań doktor kiedyś rano mnie budziła, stwierdziła, że musi mnie obudzić, musi zobaczyć, bo ja dostałam chemioterapię siekierę dosłownie, tak powiedziała jej, że musi mieć pewność, że rzeczywiście wszystko jest ze mną dobrze. No niestety ta chemioterapia również nie przyniosła zamierzonego skutku. Obniżyła trochę te komórki, ale też nieznacznie. I tak naprawdę było wiadomo, że ten przeszczep szpiku oddawcy niespokrewnionego jest potrzebny i to bardzo pilnie. I co wtedy towarzyszyło? Jakie emocje wtedy ci towarzyszyły? Pierwsze takie rozczarowanie, że jednak to leczenie nie zadziałało tak, jak ja sobie to w głowie ułożyłam. Drugie, czy znajdzie się dawca. No i trzecie, najważniejsze, czy w ogóle przeżyje ten przeszczep. Właśnie, czy taki przeszczep jest obarczony takim ryzykiem, że faktycznie można samego przeszczepu nie przeżyć, bo operacja jest ryzykowna, czy to po prostu wynika z tego, że jeżeli pacjent jest w bardzo złym stanie takim ogólnym, to sama jakby sama operacja, znieczulenie ogólne i tak dalej jest ryzykowne. Właśnie tutaj od razu też przytoczę, wyjaśnię, na czym polega taki przeszczep. Przeszczep szpiku, tak można powiedzieć dokładnie komórek macierzystych, wygląda w ten sam sposób, w jaki wygląda toczenie krwi. Czyli dostajemy go, można powiedzieć, tak normalnie jak transfuzja krwi, więc nie wiąże się to z żadnym takim zabiegiem na pozór ryzykownym, typu znieczulenie ogólne, operacja, że gdzieś to ktoś musi nam wstrzyknąć. Więc sam zabieg, przeprowadzenie go jest, można powiedzieć, błahy. Natomiast to, czy ten szpik, można powiedzieć, zadomowi się w moim organizmie, to jest właśnie to kluczowe, to ma kluczowe znaczenie, czy po prostu ten szpik w ogóle zadziała, czy się przyjmie w moim organizmie. No i tutaj średnio te szanse są tak ustalane 50 na 50%, więc albo się uda, albo się nie uda. Na szczęście mi się udało. Na szczęście. Zacznijmy do tego momentu, kiedy już wiemy, że potrzebujesz przeszczepu od dawcy. Jak wyglądała ta cała procedura szukania dawcy dla ciebie? Ile to trwało? Tak naprawdę ja dostałam informację chyba właśnie jakoś na początku grudnia, że zostałam wciągnięta na tą listę osób oczekujących na dawcę. No i zaczęły się poszukiwania. Wiadomo, że tutaj nie można czekać, bo ten dawca w bazie może być, ale tak na dobrą sprawę docelowo, gdy się go dokładnie przebada, okazuje się, że jednak nie może tym dawcą zostać. Jest niestety dużo takich sytuacji, więc tutaj rodzina postanowiła, że nie będą czekać, czy ten dawca się znajdzie w tej bazie, tylko zaczną oczywiście szukać też na własną rękę. I zostało przeprowadzonych bardzo dużo akcji w Szczecinie. Udało się i okolicach, udało się zarejestrować około 1700 dawców, chyba o ile się nie mylę w liczbach, może nawet około 1800 osób. No i tak naprawdę, już teraz nie pamiętam, ale chyba w styczniu, pod koniec stycznia dowiedziałam się, że ten dawca się dla mnie znalazł. Może to był luty. Pamiętam, że zadzwoniła do mnie właśnie pani z oddziału w Gliwicach, że ma już dla mnie termin, że jest dawca i że mnie zapraszają właśnie, żebym przyjechała na tą całą procedurę i wyznaczyli mi termin na 2 marca. I ja tak z jednej strony bardzo się cieszyłam, że Jezus już jest, wszystko idzie w dobrym kierunku, a z drugiej strony mówię, Boże, 3 marca mam 30 urodziny, tak bardzo chciałam je wyprawić i tak mówię, czy nie można chociaż tego przesunąć na 4 marca, że chciałabym jeszcze te 30 urodziny, że tak powiem, wyprawić.
Oczywiście miałam obawę, że to będą moje ostatnie urodziny, więc dlatego też mi na tym tak zależało, bo jednak gdzieś tam w podświadomości to jest. Nawet jeżeli sobie wmawiamy, że będzie dobrze, no to wiadomo, w takiej sytuacji człowiek ma różne myśli. Dostałam Z drugiej strony, informację. czy jesteś w stanie sobie wyobrazić lepszy prezent, jaki Tak. mogłaś dostać I właśnie taką urodzinowy? informację dostałam od pani, że mam to potraktować jako prezent urodzinowy. I tak sobie to wytłumaczyłam i postanowiłam, ok, to jadę na te swoje 30 urodziny, dostaję nowe życie. I pojechałam. Jak to wyglądało? Bo rozumiem, że przeszczep dostałaś w Gliwicach. Tak, w Gliwicach, w klinice w Gliwicach, dokładnie. No na początku oczywiście są badania. Później jestem przenoszona na izolatkę, wszystkie moje rzeczy są sterylizowane, pakowane w pojedyncze opakowania, które mogę otworzyć tylko jednego dnia, tak żeby nie było tam żadnych bakterii. No i na tej izolatce spędziłam łącznie chyba 44 dni. To jest mnóstwo czasu do Tak. spędzenia w samotności. Wtedy też doceniłam, że ta izolacja w szpitalu w Szczecinie nie była aż taka zła, bo mogłam chociaż wyjść sobie do lodówki, mogłam wyjść sobie chociaż na świetlicę, co prawda ubrana w maski, ale jednak gdzieś tam na tą chwilę mogłam wyjść i też zawsze ktoś tam z rodziny mógł mi podrzucić jakieś rzeczy, świeże ubrania, jedzenie, czy mogliśmy się zobaczyć chociaż przez okno czy przez szybę. Natomiast no, w Gliwicach już tak naprawdę nie mogłam opuścić tej sali. A jak wyglądały twoje kontakty z rodziną, z bliskimi w tamtym czasie? Telefon i wiadomo, Facebook, Messenger. Myślę, że Facebook ratował całą sytuację, ponieważ, no, że tak powiem, na okrągło był z kimś kontakt, wiadomo, ciągle ktoś pisał, dopytywał, rozmawiał, dzwonił, więc myślę, że bez tego byłoby dużo trudniej. A powiedz, jak już został ten szpik to ci przeszczepiony, to jak się czułaś po tym zabiegu? Czy wtedy czułaś jakąś zmianę w swoim ciele? Jakbyś tak miała takiemu laikowi wytłumaczyć, jak się człowiek wtedy nawet fizycznie czuje, czy się na coś w ogóle czeka wtedy, czy ile wynosi czas przyjęcia się tego szpiku? No, takie najważniejsze są pierwsze 2 tygodnie, czyli dokładnie 14 dni. U mnie na szczęście ten szpik bardzo szybko, że tak powiem, zaczął działać, bardzo szybko się przyjął, tak jakby mój organizm po prostu czekał na niego z niecierpliwością. I pamiętam taką sytuację, jak był obchód właśnie lekarzy w Gliwicach i pan profesor wszedł ze wszystkimi lekarzami i mówi, to jest właśnie ta pacjentka, która się tak szybko regeneruje. I ja wtedy poczułam taką radość, że o wow, to znaczy, że jest dobrze. I no tak, bo wcześniej dostawałeś sygnały pod tytułem straszny stan, czy pani się w ogóle, jak pani przyszła tutaj o własnych nogach i nagle dostajesz taki zastrzyk pozytywnej energii, że po Tak, prostu i szybko wszystko działa i fajnie. To było dla mnie takie szokujące, bo rzeczywiście ci młodzi lekarze, zakładam, że to byli rezydenci, tak nade mną się pochylali i tak patrzyli i tak chyba nie dowierzali, nie wiem, tak jakby chcieli coś z mojego ciała po prostu wyczytać, że jak to w ogóle możliwe, więc to mnie bardzo podniosło na duchu i wtedy też pierwszy raz dowiedziałam się, że jednak rzeczywiście to idzie w tym kierunku, w którym ma iść. Oczekiwanie, jak przyszedł też, tutaj tak jest istotne, jak przyszedł już do mnie lekarz właśnie z tym szpikiem, można powiedzieć, z tymi komórkami macierzystymi i pamiętam moje pierwsze takie było,
Jejkuś, taki mały woreczek, czy to na pewno wystarczy? Jak to w ogóle wygląda? Powiedz mi, bo to jest w ogóle takie abstrakcyjne. Ja zawsze myślałam, że szpik to jest taka, no może coś w stylu takiej, może nawet nie galaretki, tylko takiego miąższu. Jak w ogóle wygląda szpik kostny? Jak się go podaje? Właśnie, ja też byłam zszokowana, bo ja sobie wyobrażałam go jako taką, można powiedzieć, białą, gęstą piankę, można coś w tym stylu powiedzieć, a la gąbkę. Ja miałam takie wyobrażenie. Natomiast on wygląda praktycznie tak samo jak krew. Może no kolorem znaczy, troszeczkę. Przepraszam, że tak reaguję, ale to jest... Tak, ja też byłam w szoku, dlatego jak zobaczyłam, to po pierwsze, że w ogóle był szok, że to właśnie wygląda tak jak krew, że to jest w takim woreczku jak krew. A następne moje zdziwienie było takie, że tego jest tak mało, że tego jest tak mało, bo ja wcześniej miałam bardzo dużo toczeń krwi i bardzo dużo toczeń płytek i wydawało mi się, że dostawałam ich bardzo dużo, a tutaj taki kluczowy zabieg i tego jest tak mało. Jakbyś miała tak powiedzieć, ile to było mililitrów, tak na oko? Nie pamiętam, ale coś chyba około 300-350. Musiałabym sprawdzić dokładnie w karcie. Dostajesz Ale... jednorazowo? Tak, jednorazowo, dokładnie. Niezwykłe. Także taki mały woreczek z taką niepozorną zawartością, bo naprawdę ja byłam zszokowana, że właśnie to moje drugie życie wygląda w ten sposób. Może uratować komuś życie. I że to Czy na ty pewno wiesz? zadziała. No to jest niezwykłe Tak. zaufanie właśnie takiej małej torebce pełnej płynu. Powiedz, czy ty wiesz, kto jest twoim dawcą? Tak, wiem, że w 2016 roku był to mężczyzna 27-letni, więc to był, przepraszam, 2017, więc zakładam, że teraz ma około 30 lat. Nie wiem, w jakim miesiącu Czy się tak urodził, więc rówieśnik. ciężko mi też stwierdzić, czy jeszcze ma 30, czy już ma 31. Młody Ale nie znasz mężczyzna z jego danych, Polski. imienia, nazwiska. Nie, nie, Aha, nie, rozumiem. nie znam. Wiem tylko, że to był mężczyzna 27-letni z Polski. Czy miałaś kiedyś takie myśli właśnie, że chciałabyś go poznać? Jest to ci do czegoś potrzebne? Chciałabyś mu podziękować? Jak to Oczywiście, wygląda? że chciałabym mu podziękować. Napisałam do niego już list. No i czekam teraz, że tak powiem, na kontakt z jego strony. Nie wszyscy dawcy chcą, że tak powiem, nawiązywać ten kontakt z osobą, której uratowali życie. Wystarcza im sam fakt, że to zrobili, że ktoś dzięki nim żyje i chcą pozostać anonimowi. Mam nadzieję, że mój Rozumiem. dawca kiedyś będzie chciał mnie poznać i że będę mogła mu osobiście podziękować. Wspaniale. Jeszcze właśnie mnie ciekawi taka rzecz, czy dawca dostaje wiadomość o tym, że pacjent, któremu ten szpik oddał, wyzdrowiał. Czy Tak, przedostaje takie wieści? Dostają informacje, dostają na bieżąco. Oczywiście, jeżeli chcą otrzymywać te informacje, bo wiadomo, że muszą na to zgodę też wyrazić. Mam wśród znajomych bardzo dużo dawców, bo ta choroba tak, że tak powiem, zaowocowała w znajomości właśnie z tego kręgu i z kręgu pacjentów i z kręgu rzeczywistych dawców, że wiem, że są informowani, wiedzą do kogo ten szpik idzie, są informowani o tym, jak przebiega leczenie i czy wszystko poszło dobrze. No i oczywiście mają tą możliwość później, jeżeli wyrażają zgodę i chęci, na poznanie tej osoby. I wy dawców poszukiwaliście, czy w sensie namawialiście ludzi, żeby oddawali swój szpik do DKMS-u, tak? Dokładnie tak. To były Bo wiem, akcje że jest dużo banków.
Tak, to były akcje przeprowadzone razem z Fundacją DKMS. Tutaj właśnie rodzina i znajomi, wszyscy razem, łącznie z DKMS-em, głównie przy pomocy DKMS-u tak naprawdę, bo nawet nie mielibyśmy zielonego pojęcia, jak szukać dawcy na własną rękę. Także tutaj od razu poprosiliśmy o pomoc DKMS. Oczywiście DKMS od razu szybko się zaangażował. Akcja została przeprowadzona naprawdę super sprawnie. I po prostu, że tak powiem, całe miasto wiedziało, że jest taka akcja, że trzeba się rejestrować, że trzeba pomóc. I naprawdę to był ogromny sukces, jeżeli chodzi o przeprowadzenie w ogóle tej akcji. Zorganizowanie w bardzo krótkim czasie. Że tak powiem, można powiedzieć, no to tak brzydko zabrzmi, rozreklamowanie tej akcji, nagłośnienie, żeby rzeczywiście dotarło to do ludzi, nie? Ale się udało wszystko. Wydaje mi się, że w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że takie właśnie zarejestrowanie się w bazie dawców jest bardzo proste i ono w ogóle nie wymaga żadnych skomplikowanych badań, bo ja się zarejestrowałam w DKMS-ie chyba w 2014 roku. I to właściwie wyglądało tak, że ja weszłam na stronę internetową, zgłosiłam się, że chcę się zarejestrować. Pocztą po jakimś tam, po kilku dniach przyszła do mnie paczuszka z taką, no takim patyczkiem, który miałam sobie włożyć do ust, pobrać wymaz, zapakować go i odesłać na koszt chyba nawet DKMS-u. I to było wszystko. I tylko muszę po prostu czekać. No oczywiście tam trzeba było na stronie wypełnić jakieś dane, żeby się oczywiście to nie pomyliły te próbki nikomu. I cały czas nawet czekam, bo szczerze powiedziawszy, nawet jestem taka rozczarowana, że jeszcze nikt mi nie dobrał tego bliźniaka. Trzeba ja się prostu cieszyć, to znaczy, że bliźniak jest zdrowy. No właśnie, ojej, właśnie, nigdy o tym nie pomyślałam. Tak. W ten sposób, no właśnie. Czy ty może masz taką wiedzę na ten temat, jak wygląda poszukiwanie tych bliźniaków genetycznych? Jeżeli na przykład ty zgłaszasz się do szpitala i wiadomo, że jest ci potrzebny przeszczep, czy wtedy szpital korzysta tylko z jednej bazy dawców szpików, bo jest ich kilka w Polsce, czy przeszukuje wszystkie bazy dawców? Szpital poszukuje dawcy tak naprawdę za pośrednictwem, nie chciałabym skłamać, to się nazywa poltransplant. To jest tak jakby taki nasz krajowy rejestr wszystkich dawców. Nie tylko szpiku, ale różnych organów do przeszczepu. I poltransplant, czyli tak jakby można powiedzieć nasza krajowa taka firma, która posiada bazę wszystkich różnych baz. I że tak powiem, oni wszczynają tą procedurę, więc przesyłają do tych wszystkich baz, które są w Polsce zarejestrowane za granicę, z którymi współpracują i zaczynają szukać tego dawcy dla mnie. Więc to nie jest bezpośrednio w jednej bazie, tylko że tak powiem, idzie centralnie, a ten poltransplant szuka już wszędzie. O, w ten Rozumiem. Sposób. Czyli to jest okej, super. Czyli to jakby, bo wiem, że tam są też jakieś obostrzenia, że jeżeli się zgłaszamy ze swoimi no, genami, w sumie tak powiem, do jakiegoś banku, to już chyba się w innym nie należy nie rejestrować. Możemy. Nie możemy z tego względu, że jeżeli jesteśmy w jednej bazie, to do tej jednej bazy ma dostęp już ta instytucja, no która, że tak powiem, odpowiada za znalezienie właśnie tutaj odpowiedniego dawcy. Czyli to nie jest tak, że my jakby zmniejszamy wtedy te szanse znalezienia nas w tej bazie, bo po prostu i tak jakby jedna naczelna instytucja ma dostęp do tych wszystkich baz, które są w niej zrzeszone. Dokładnie. W ten sposób to wygląda. Rozumiem. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Jak teraz wygląda twoje życie po przeszczepie? Jak się ocenia potem, kiedy pacjent i czy pacjent jest zdrowy? Jak to wygląda? Jak się ocenia, czy pacjent jest zdrowy? No przede wszystkim to wiadomo, bo
już po tej całej procedurze wracamy do domu. Jesteśmy ciągle, że tak powiem, kontrolowani, czyli te wyjazdy Szczecin-Gliwice były w pierwszym tym etapie praktycznie non-stop. Najpierw co tydzień, co 2, co 3 tygodnie, później co miesiąc. Jak już pamiętam, mogłam jeździć co miesiąc, to już było dla mnie po prostu, o Jezus, jak super, raz na miesiąc. Później co 2, co 3, co pół roku, więc ciągle kontrol i ze strony właśnie Gliwic jako ośrodka przeszczepowego i ze strony tutaj kliniki na miejscu w Szczecinie, kliniki hematologii. No i oczywiście przy współudziale lekarza rodzinnego, no już nowego oczywiście, mojego nowego lekarza rodzinnego, więc że tak powiem, tutaj wszyscy specjaliści trzymają, że tak powiem, starają się utrzymać kontrolę nad tym zdrowiem, nad tym wszystkim, co się dzieje. Kiedy tak naprawdę można tak odczuć, że się wyzdrowiało? Tego żaden lekarz nie powie, że jest się zdrowym, ale po 2 latach, jeżeli ta choroba się nie nawróciła, to te szanse nawrotu bardzo spadają już po 2 latach. Więc to jest taki, można powiedzieć, pierwszy półmetek do tego, żeby powiedzieć, że się jest zdrowym po dwóch latach. I ty już ten moment masz za sobą, rozumiem. Tak, ja już mam obecnie 3 lata ponad, więc mam nadzieję, że tutaj już u mnie żadnego psikusa nie będzie. Bardzo mocno w to wierzę. No, natomiast cały czas jestem pod opieką właśnie tych wszystkich specjalistów. Co było dla ciebie w całym procesie choroby i leczenia najtrudniejsze? Rozłąka, przede wszystkim rozłąka. Tutaj dla mnie taka najistotniejsza była rozłąka z córką, ponieważ no, jak zachorowałam, no, pani doktor od razu mi powiedziała, żebym się nastawiła tak, że no, na rok przynajmniej ktoś musi się zaopiekować córką, że tak powiem, non-stop, cały czas, że musi mieć pełną opiekę zapewnioną. A ile miała lat twoja córka wtedy, kiedy zachorowałaś? Ona, jak ja zachorowałam, to ona w 2016 roku miała dokładnie 7 lat. Miała 7 lat, więc to też był taki szok, bo wróciliśmy z tego Londynu. Tutaj się cieszyła, że pójdzie do polskiej szkoły, że wraca tutaj do koleżanek, do znajomych. No, a niestety okazało się trochę inaczej, bo że tak powiem, te możliwości zorganizowania tego życia na nowo, jednak bez mamy na miejscu, tylko z mamą w szpitalu, nie do końca były wykonalne, ponieważ no, tutaj tata Michel pracował za granicą. Więc Michel zamieszkała u mojej kuzynki. Pozdrawiam Agę, jak będzie słuchać, Pozdrawiamy. moją kochaną mamusię, drugą, że tak powiem, no, córa zamieszkała po prostu u niej na ten czas. No niestety nie poszła do polskiej szkoły, bo kuzynka mieszka tutaj blisko granicy po niemieckiej stronie, więc doświadczyła po angielskiej szkole jeszcze przez rok niemieckiej i dopiero po tym czasie, że tak powiem, ja trochę stanęłam już na nogi. Mogła wrócić do domu, zamieszkać z powrotem ze mną. Jezu, ale powiem ci, że niesamowicie musiała być silna, bo to jest tak trudny moment. Popatrz, zmiana zamieszkania w tak młodym wieku jest bardzo trudnym przeżyciem. Zmiana szkoły i teraz nagle rozłąka z mamą, ciężka choroba mamy, ojciec za granicą i Tak. jak ona to w ogóle dała radę? No naprawdę bardzo, bardzo podziwiam. Ja Bardzo. sama się czasami dziwię, że rzeczywiście to, że tak powiem, jakoś ogarnęła. No wiadomo, że było ciężko. Tutaj prosiliśmy o pomoc różnych specjalistów, żeby coś tam nam, że tak powiem, podpowiadali, gdzieś tam nas wsparli, co przyniosło, myślę, zamierzony efekt i skutek, no bo rzeczywiście gdzieś tam to wszystko jakoś udało się poukładać. No i że tak powiem, mam nadzieję, że teraz już wszystko u nas, że tak powiem, się w miarę wyprostowało i wraca do takiego życia Czy wy sprzed tych całych sytuacji.
Wspaniale. Czy wy w trakcie twojego leczenia, właśnie tak jak mówię, że pytaliście specjalistów, prosiliście o pomoc, czy byłyście, czy byliście objęci taką opieką psychologa, czy to jest wciąż takie raczej doraźne i na życzenie pacjenta? To powiem tak, jeżeli chodzi na życzenie pacjenta, jeżeli chodzi o moje leczenie w szpitalu, moja pani doktor, Anioł. Anioł, nie pani doktor, tak naprawdę ona zadbała, żebym ja miała tą opiekę psychologa i rzeczywiście psycholog do mnie przychodził i, że tak powiem, no na pewno to bardzo ułatwiało poukładać sobie to wszystko jakoś w głowie, zorganizować, dużo potrafiła rzeczy doradzić i, że tak powiem, spojrzeć pozytywnie mimo tej całej złej sytuacji na te różne rzeczy. Natomiast później już po tym całym przejściu, po tym przeszczepie, że tak powiem, no właśnie tutaj akurat jest niefajnie, bo pacjenci i rodziny są tak naprawdę pozostawiani sami sobie. Ja nawet się spotkałam z takimi bardzo niemiłymi, że tak powiem, wskazówkami od psychologa, do którego na przykład poszliśmy, jeżeli chodziło tutaj o sprawdzenie predyspozycji Michelle właśnie, żeby ona wróciła do szkoły, do której klasy ma iść, czy niżej, czy po prostu w swoim wieku, no bo wiadomo, jakby nie patrzeć, ona 3 lata była za granicą, odbywała tą edukację. Usłyszałam od jednej pani psycholog, że zdrowa mama, szczęśliwe dziecko, więc tak mówię, fajnie. Aha, czyli jak ciężar. Jak można powiedzieć coś tak, takiego? Więc po prostu, że tak powiem, już później starałam się, nie, poczułam się bardzo źle. Pamiętam, że w ogóle wyszłam stamtąd i się rozpłakałam. Bo mówię, kurczę, przecież to nie moja wina, że ja się pochorowałam i ogólnie oczekiwałam bardziej od tej pani psycholog wsparcia, a nie jeszcze takiego dobicia, że to tak jakby moja wina, no, że gdzieś tam może Michelle zachowanie jest takie, a nie inne. No ale postanowiliśmy udać się do innego specjalisty. Niestety terminy u nas są takie, że dziecko oczekuje około roku, dwóch i nie ma tutaj znaczenia, co przeszło i jaki dramat. Około roku, dwóch na wizytę u psychologa, więc zdecydowaliśmy się tutaj na terapię oczywiście płatną, bo nie było innego wyjścia, bo rzeczywiście no tutaj wiadomo, Michelle w różny sposób musiała sobie odreagowywać te różne sytuacje, więc tutaj ta pomoc była nam potrzebna. No i oczywiście po 2 latach dopiero dostaliśmy tam informację, że mają dla niej termin w ramach właśnie NFZ, na które zaczęliśmy też chodzić, ale okazały się one, że tak powiem, już niepotrzebne, bo uporaliśmy się na tyle, co było dla nas najtrudniejsze, zdążyliśmy się już uporać właśnie w trakcie tych poprzednich wizyt. Jeżeli chodzi o mnie, o taką wizytę, to ja na taką wizytę czekam do tej pory. Matko, bardzo ci współczuję. Więc tutaj, że tak powiem, fundusze dla mnie już, że tak powiem, nie wystarczyły, więc tutaj była, że tak powiem, Miśka dla nas priorytetem, żeby jej pomóc. Ja tam jakoś sobie potrafiłam to w głowie poukładać. Natomiast no, to jest właśnie taka niefajna sytuacja, nie? Że ja na tego psychologa czekam do tej pory. No to jest w ogóle... Bez komentarza to pozostawię. Mm-hmm. Jeszcze chciałam cię zapytać, jak wygląda, czym się różni twoje życie sprzed choroby z twoim życiem po chorobie? Czego się nauczyłaś? Jak, czy ono się bardzo zmieniło? Jak tak, to wygląda? Zmieniło się dużo. Przede wszystkim nic już nie planuję. To jest moja podstawowa zasada. Nic nie planuję. Po prostu można powiedzieć, że żyję z dnia na dzień. Ewentualnie moje plany ograniczają się do tygodnia naprzód. To jest właśnie dla wszystkich szokujące, bo ktoś tam chce się ze mną umówić. Ja mówię, nie umawiamy się dzisiaj. Mówię, jak tam dzień wcześniej, to się do mnie odezwij. Okej, to wtedy tam sobie ustalimy. Nie planuję już żadnych wyjazdów, ponieważ... No tutaj ten powrót z Londynu i te nasze plany wszystkie, które mieliśmy, tak fajnie poukładane, zaplanowane, że tak powiem, co do każdego szczegółu, żaden z nich, że tak powiem, nie udało się zrealizować, praktycznie żadnego z nich i stwierdziłam, że ja planować już nie będę.
i nie planuję. No oczywiście nie mam czegoś takiego, żeby narzekać. Po prostu jak słyszę, że ktoś tam coś narzeka, że jakieś tam pierdoły, a że to ma źle, tam to źle, sobie myślę, Boże człowieku, jakie ty masz problemy. Na pewno nie narzekam. To, że tak powiem, z tego się wyleczyłam od razu po tych moich izolacjach, po tych przeżyciach, po tej chorobie, po tym jak odleżałam pół roku po prostu plackiem i nie miałam siły wstać do toalety, czy wyciągnięcia szklanki z szafki, to było po prostu na skalę można porównać wejścia na Mount Everest, po prostu żeby sobie szklankę wyciągnąć, bo człowiek nie ma tak totalnie sił. Więc po tym wszystkim ja się cieszę, że żyję, doceniam to i po prostu denerwuje mnie strasznie, jak ktoś narzeka na jakieś błahe rzeczy. Do tego stopnia. I biorę sobie dzień, po prostu budzę się, cieszę się, że się budzę, kładę się spać, cieszę się, że mogę się położyć spać. Nie mam tej obawy już, że się położę i może się nie obudzę, bo bardzo długo miałam, tak? Więc to jest dla mnie... No i przede wszystkim, że mogę sobie wyjść normalnie z dzieckiem, że możemy się pokłócić, bo oczywiście Miśka jest w takim wieku, że dojrzewa, no więc nie jest łatwo. Teraz ona jest pobudzona. Tak, teraz ona jest pobudzona, więc ciągle coś się dzieje. Żyjemy, żyjemy razem, najważniejsze, mieszkamy razem, możemy wspólnie sobie gotować, możemy na siebie nakrzyczeć, możemy się razem wypłakać, poprzytulać, porozmawiać, wyżalić, jak jest nam źle i nic więcej nam tak naprawdę do szczęścia nie jest potrzeba. Czyli Ania po chorobie jest szczęśliwa. Tak, bardzo. Cały czas, bardzo. Tak, tak. Doceniam to, co mam i też nie myślę, też, że tak powiem, zaczęłam sobie, można jakby to powiedzieć, zaczęłam dozować sobie to, co chcę osiągnąć w życiu, że nie wszystko naraz, że nie trzeba po prostu się spieszyć, biegiem wszystkiego robić, bo już, bo jak, ja nie dam rady, ja wszystko dam radę. Nie, są rzeczy, które mogą poczekać, można je odłożyć na później i ja zawsze sobie odkładam coś na później, żeby mieć, że tak powiem, dalszy jakiś taki cel, że coś tam jeszcze muszę sobie zrobić, nie? Czyli kroczek po kroczku, tak, takimi małymi krokami sobie pokonujesz życie. Dokładnie. Super. Powiedz mi, bo też chciałabym, żeby z tego odcinka też płynęła jakaś taka rada dla słuchaczy. Co mają robić, żeby nie znaleźć się w twoim położeniu w tym 2016 roku, kiedy idziesz do lekarki pierwszego kontaktu i masz już zaawansowaną białaczkę? Co można zrobić, żeby w jakiś sposób, no wiem, że jakby trudno jest uprawiać profilaktykę, prawda, nowotworów, bo to też takie jest trudne, to jest często loteria, ale co byś doradziła, jak o siebie dbać? Tak. Jak o siebie dbać? Ja przede wszystkim i tutaj wszystkich na to uczulam, namawiam cały czas, przede wszystkim, żeby wykonywać przynajmniej raz w roku morfologię krwi. I tutaj ja wiem, bo pacjenci z reguły mówią, moi koledzy, znajomi, rodzina, że lekarze zbytnio nie są przychylni, że jak się nic nie dzieje, to po co robić i w ogóle nie ma potrzeby. Tak, ja to potwierdzam. Też miałam kilka razy taką sytuację, że lekarz nie chciał mi wypisać skierowania na morfologię, bo przecież po co? Po co mi tak. morfologię? Mhm. Ja też pamiętam, że jak szłam do mojej pani doktor, a to było naprawdę bardzo krótko po powrocie z Londynu, bo jakieś tam 2 czy 3 tygodnie, to też mówię, pierwsza też moja myśl była taka, że ja może coś w tym Londynie na koniec złapałam, bo chodziłam, leczyłam zęby i że tak powiem, i tak sobie pomyślałam, że a może jakaś infekcja, nie? Może coś tam rzeczywiście złapałam, stąd to osłabienie. I pamiętam, że ja też tą morfologię zrobiłam dlatego, że wiedziałam, żeby pani doktor nie prosić, żeby mi dała tą morfologię, że dawno nie robiłam tych wyników, bo wiedziałam, że to nie zawsze było tak, że o, chcę, to mam.
i mówię, a poza tym powiem, że wróciłam z Londynu, no to będzie Boże, już nie mogła sobie zrobić tej morfologii, więc, że tak powiem, to się sobie zrobiłam dlatego odpłatnie we własnym zakresie. Chociaż zrobiłam w laboratorium, z którym współpracowała pani doktor, także to też gdzieś nie w jakimś obcym, tylko rzeczywiście poszłam do tej przychodni, w której rzeczywiście byłam obejmowana opieką, nawet w trakcie, jak byłam w tym Londynie, bo też przyjeżdżaliśmy i też korzystaliśmy z usług, nie? Też chodziliśmy do pani doktor. Więc ja bym przede wszystkim prosiła o to, żeby każdy naprawdę raz w roku wykonał sobie tą morfologię. Jeżeli nie macie czasu iść i prosić, czekać w tych kolejkach o to, żeby pani doktor wam wystawiła to skierowanie, albo pan czy pani doktor nie mają, że tak powiem, zbytnio chęci, żeby wystawić takie skierowanie. Naprawdę to badanie kosztuje 16 zł. Raz w roku naprawdę możemy iść i je sobie zrobić sami, skonsultować je. W przypadku naprawdę, ja żałuję naprawdę, że ja tego nie skonsultowałam z innym lekarzem i że tak powiem, mam cały czas w stosunku do siebie gdzieś tam taki żal, że tak bezwzględnie zaufałam. A czy to masz żal do tej lekarki? Oczywiście też, bo darzyłam ją pełnym zaufaniem. I no, w życiu bym nie pomyślała, że z takimi wynikami można to po prostu zgonić na przemęczenie, nie wiem, na anemię. No tak, bo mówisz, że pani w laboratorium nawet zareagowała tak, że powtórzyła badanie, bo nie wierzyła, że ty przyszłaś o własnych siłach. Tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to pierwsze co, wykonywać tą morfologię raz w roku, nawet na własny koszt, nie prosząc się. Drugie, w przypadku wątpliwości naprawdę, zresztą przy tych morfologiach zawsze są z boku normy i są pokazane, czy ten wynik jest w normie, czy jest poza normami, o ile. Jeżeli kogokolwiek niepokoi taki wynik, ja naprawdę zawsze odsyłam, żeby to skonsultować z dwoma lekarzami. Jeżeli ma się wątpliwości, nawet z trzema, ale naprawdę być pewnym, że ktoś czegoś nie zbagatelizował. Czy ta lekarka się dowiedziała, co ci tak finalnie było? Ona wie tak, o tym, jak bardzo tak, się pomyliła? Tak. I jak ona zareagowała na to? Zareagowała w ten sposób, że to ja ją wprowadziłam w błąd i że ja uśpiłam jej czujność onkologiczną. Super, brawo Aniu po prostu. Jak mogłaś to zrobić? No. Też się cały czas zastanawiam i tutaj też zawsze moja taka sugestia do pacjentów. Pamiętajcie, jak wchodzicie, bo ja weszłam energicznym krokiem. Z tego co pamiętam, nie wiem czy to, ten krok mój wyglądał na energiczny, ale raczej chyba na bardziej przestraszony po tej informacji od pani z laboratorium. Tak, że weszłam żywym, energicznym krokiem, żądając natychmiastowego działania, tak chyba tutaj dokładnie tłumaczenia pani doktor wyglądały. Te wizyty, ja też zaznaczę, że były dwukrotne, to nie była jedna wizyta, to były dwie wizyty u pani doktor, więc tutaj jest jeszcze większy żal, no bo wiadomo, jednak dwa razy można było się dokładnie temu przyjrzeć, skonsultować z innymi lekarzami, odesłać do szpitala, żeby oni zweryfikowali w przypadku wątpliwości, powtórzyć te badania, no nic nie miało miejsca niestety. I zawsze mówię znajomym, się tak śmiejemy, mówię, pamiętajcie, jak się źle czujecie, to musicie się wczołgać do gabinetu lekarskiego. Wtedy nikt wam nie zarzuci, no tak, że weszliście energicznym krokiem i uśpiliście czujność onkologiczną. Ale to trzeba mieć naprawdę tupet, żeby coś takiego powiedzieć. Tak. Ja rozumiem, że błędy się mogą każdemu zdarzyć, tak, prawda, ale wiesz, no tutaj jakby ktoś cię obarcza odpowiedzialnością za to, że się za dobrze czułaś, żeby ktoś dokładnie zobaczył, co ci jest. Dokładnie, gdzie no tak na dobrą sprawę właśnie ta morfologia krwi jest takim podstawowym, najważniejszym wynikiem, badaniem, które odzwierciedla tak naprawdę, co się dzieje w tym naszym organizmie.
Nie ma innego badania bardziej takiego, że tak powiem, podstawowego, na podstawie którego da się właśnie określić wszystkie zmiany w naszym organizmie. Bo w tej morfologii przy każdej chorobie praktycznie dojdą jakieś zmiany, wyjdą jakieś zmiany. To prawda. Czyli tak, badajmy się Tak, badajmy się, regularnie. czytajmy te wyniki, konsultujmy. Przede wszystkim Tak. konsultujmy zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, z drugim lekarzem. A czy ty, jeszcze takie pytanie, czy lekarze określili, czy można było określić, od jakiego ty czasu chorowałaś na białaczkę, zanim trafiłaś do szpitala? Tego nie dało się określić. Nikt mi nigdy nie powiedział, od kiedy chorowałam. Natomiast no, to była ostra białaczka szpikowa, czyli taka, która przebiega bardzo szybko. Stąd też nazwa, że ona szybko przebiega. Pani doktor moja wytłumaczyła mi to w ten sposób, że w przypadku takich białaczek ogólnie człowiek może położyć się zdrowo, obudzić chory. Więc tutaj no, będzie ciężko, że tak powiem, stwierdzić. Może ci specjaliści by dokładnie gdzieś tam wiedzieli, kiedy to się zaczęło rozwijać, nie? Natomiast no, ja nigdy nie dostałam takiej informacji. I taka białaczka może dopaść każdego niezależnie od jego stanu zdrowia, historii chorób i tak dalej, tak? Dokładnie tutaj twierdzą, że tak naprawdę ciężko jest wskazać jednoznacznie czynnik, który mógłby to spowodować, który mógłby mieć wpływ. Nawet taki przykład podam właśnie u moich koleżanek w pracy. Całkiem niedawno zachorowało dziecko, nie chcę skłamać, 3 czy 4-letnie, gdzie chłopiec tak naprawdę miał zwykłe przeziębienie. Po tym przeziębieniu poszedł do lekarza. Lekarz zrobił morfologię i wyszło, że ma właśnie białaczkę. Również ostrą, o ile się nie mylę, tylko limfoblastyczną, to jest inna białaczka. I tak naprawdę no, też wszyscy niedowierzanie, że jak? Nagle takie dziecko zachorowało, dlaczego? Przecież to dziecko nawet nie mogło nie prowadzić niezdrowego trybu życia, tak? W sumie nie za wiele jeszcze przeżyło, nie za wiele zjadło, dajmy na to, tego chemicznego jedzenia, a jednak zachorowało. Więc ciężko jest określić te przyczyny. Łatwiej byłoby, gdyby się je znało. Typu jakiś gen, mutacja jakiegoś Nie, genu i po nie, nie. Tutaj prostu. ogólnie genetycznie, jeżeli chodzi o te choroby, one nie są genetycznie uwarunkowane w żaden Niesamowite. sposób. Czyli też to jest akurat dobra chyba wiadomość, bo nie możesz Tak. takiej choroby przekazać dziecku, Tak, to prawda? jest bardzo dobra wiadomość, Super. bo wiadomo, pierwsze co panika właśnie tutaj o miśkę, czy ona gdzieś tam nie będzie w tej grupie ryzyka. Ale na szczęście nie i mam nadzieję, że nic się nie zmieni w medycynie w tej kwestii. Bo na przykład w nowotworach piersi, czy na przykład w raku skóry, to wiem, że są, czy Tak, nawet tak, tak. chyba raka jelita grubego, to że to są takie właśnie. To już są, tak, to już są dziedziczne, to już wiadomo, że jeżeli mamy obciążenie genetyczne gdzieś tam po dziadkach, rodzicach, to już trzeba się z tym liczyć, że jednak takie choroby mogą wystąpić. Natomiast tutaj akurat nie. No to bardzo się cieszę. Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również. Też chciałam oczywiście powiedzieć na sam koniec, że tak, jeżeli chcielibyście zostać takimi bohaterami jak dawca szpiku, który no właściwie podarował Ci drugie życie w Twoje 30 urodziny równo, prawda? Dokładnie. Mój aniołek. Ja się śmieję, że to jest mój aniołek, ale moja pani doktor zawsze tutaj ze Szczecina, z oddziału hematologii, powtarza, że w moim przypadku to nie jeden anioł. Ja musiałam mieć ich kilku. To jest w ogóle niezwykła sprawa, bo ty właściwie nie masz takiej możliwości, przynajmniej w tym momencie, ale nie wiesz, czy też taka możliwość będzie ci dana, poznać swojego dawcy, a to właśnie dzięki zupełnie obcej, anonimowej osobie dzisiaj żyjesz, jesteś szczęśliwa i to jest po prostu niezwykłe. Dlatego wydaje mi się, że możemy z takim apelem tutaj się skierować do słuchaczy, że jeżeli chcecie, tak jak właśnie bohater lub bohaterka, która uratowała i podarowała nie drugie życie, jeżeli chcecie właśnie podzielić taki ich los, to zachęcamy Was do tego, żeby zarejestrować się w którejkolwiek właśnie bazie szpiku. Najłatwiej jest oczywiście to zrobić poprzez DKMS, dlatego że
praktycznie tylko ta fundacja umożliwia tak łatwe, bezproblemowe i szybkie pobranie materiału do badań, więc no zachęcamy. Och, bardzo się cieszę. Wzruszyłam się w ogóle podczas tej rozmowy kilka razy, więc bardzo się cieszę, że jesteś w takim stanie, w jakim jesteś teraz, że jesteś szczęśliwa, zdrowa, pogodna. Wspaniale się słuchało twojej historii i mam nadzieję, że takich osób jak ty będzie coraz więcej na całym świecie i bardzo ci mocno kibicuję, żeby dalej twoje życie było takie szczęśliwe i żeby już nic tak strasznego jak ta okropna białaczka nie stanęła na twojej drodze. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Aniu, dużo zdrówka ode mnie i od słuchaczy i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich i pamiętajcie, badajcie się.